Tak naprawdę nie masz obsesji na punkcie swojego byłej toksycznej partnerki, ale masz obsesję na punkcie wersji demo, którą ci przedstawili. Toksyczne osoby to wybitni aktorzy, aktorki. Dają przedstawienie godne Oscara. Cała twoja obsesja, cała twoja fiksacja na toksyku to nic innego jak smutne złudzenia. Zestaw ograniczających przekonań zbudowanych na kręgosłupie niepewności, niskiej samooceny i wadliwego programowania społecznego. Spójrz na brutalną prawdę, której się boisz. Twój były toksyk nie jest wcale wyjątkowy. Podobnie jak ty, ja i wszyscy inni na tej planecie. Mamy swoje własne niedoskonałości, ograniczające przekonania, złe nawyki, liczne uzależnienia, kiepskie i toksyczne zachowania. A, i twój toksyczny ex też pierdzi. Innymi słowy, po prostu spróbuj zapamiętać końcową część waszego związku. A, związku w cudzysłowie rzecz jasna. Kiedy doprowadzał cię do szaleństwa swoją krytyką, swoją niegrzecznością, oskarżeniami, okrucieństwem, potępianiem, poczuciem wyższości, projekcją, hipokryzją, karaniem ciszą, kontrolą, kłamstwami, groźbami i podwójnymi standardami. Nie kochał cię. Twój toksyczny ex używał cię tylko i nadużywał. Obudź się wreszcie i to jak najszybciej, proszę cię.